Hej, cześć, siemanko, witajcie serdecznie, z tej strony Meteor55, a to jest 121 odcinek Kronik z Minecraft, oczywiście sezon 4 w dalszym ciągu. O kurde, ile się od poprzedniego odcinka zmieniło, ile było streamów i ile tutaj rzeczy dobudowałem. Mogę powiedzieć tak, baza jest skończona, oprócz kuźni i oprócz kilku dodatków, o których zaraz wspomnę. Zmieniło się ogrom rzeczy, wiem, że teraz tego tak bardzo nie widać, bo nie mam dużego render dystansu, ale teraz na pierwszym planie można zauważyć zmiany. Wow, co tu się nie działo, ludzie? Ogólnie, powiem na wstępie, że większość robiłem na streamach. Prawie wszystko robiłem na streamach, jeśli chodzi o nowe rzeczy, które się tu pojawiły. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o tę bazę, to jestem na razie z niej bardzo zadowolony. No jest, według mnie, naprawdę genialna. Według mnie jest naprawdę genialna. Coś pięknego. Słuchajcie, w tej chwili tak się prezentuje mapa tej okolicy, możecie sobie zobaczyć. Widzicie, że tu jest nowa struktura. Tutaj też coś się pojawiło. I tutaj też jakieś nowe budowle. Już przechodzę do prezentacji. Słuchajcie, trzeba by wam naprawdę wszystko tutaj przedstawić. Ale dziwnie tutaj w ogóle, zobaczcie, na górze się jakiś bloczek wygenerował tego dachu. No chyba, że... Nie wiem, pewnie jakiś błąd. Dobra, słuchajcie. Zmieniło się naprawdę mnóstwo rzeczy. Jak widzicie, widzieliście pewnie na miniaturce, pojawiły się ruiny. Czyli największa zmiana, o której wspomnę... Może... potem. Widzieliście ją na samym początku klipu też. Filmu. Dobra, słuchajcie. Zacznę może od najmniejszej rzeczy, która się zmieniła, czyli taki mały easter egg z mojej strony, to... Jak dwa save'y wcześniej, TNT Eater musi być, słuchajcie. Wspomniałem o tym na poprzednim save'ie, ale na tym save'ie już nie. Uznałem, że to będzie idealne miejsce, więc go zrobiłem tutaj. Taki mały easter egg, co nie? Dobra, słuchajcie, zacznę może od kwestii... będę kontynuował przedstawianie od drugiej kwestii, czyli oświetlenia. W mojej bazie się pojawiło mnóstwo drzew. Wiecie co, zwiększę render dystans na 12 czanków, niech będzie. Może nie będzie tragedii. Ogólnie, spójrzcie na to. W całej bazie rozpościerają się drzewa, które służą za oświetlenie. Dęby plus akacje. Z nich zwisają łańcuchy, które... są taką zdobą, prawda? Tak jak na poprzednim sobie to robiłem przy moich azaliach. Tak, na moim poprzednim sobie generalnie robiłem to na podobnej zasadzie. Też bierzemy łańcuchy, na nich latarenki, albo kilka latarenek było i łańcuchy, co nie, i tak dalej. Słuchajcie, ja tym sobie miałem zamiar tylko powiesić latarenki na drzewach, ale pewien widz o niku Rakid, i bardzo możliwe, że nie za bardzo, za niezbyt długo mój moderator to też będzie, bo w tej chwili wydaje mi się, że jest odpowiednim kandydatem na moderatora przyszłego, tak tylko powiem teraz na marginesie, odpowiedział mi mnóstwo genialnych rzeczy pod względem słuchajcie, jakichś, nie wiem, pomysłów do budowy, pod względem jakichś innych rzeczy. I to mniej więcej podpowiedział, że on to też tu wypróbował, co nie? No i wypróbowałem ten pomysł ponownie, no i kurde, za dobrze to wyglądało, że on tego nie użył. No zobaczcie sami. Te łańcuchy prezentują się wprost genialnie. No i jak mówię, w całej bazie rozpościerają się te drzewa i mniej więcej sobie tak to otoczyłem. Tak to sobie mniej więcej otoczyłem tymi drzewami, zobaczcie. No poświetlałem wszystko, myślę, że teraz jest super. Ogólnie, w tym miejscu nie dawałem dookoła tego oświetlenia, bo uznałem, że tutaj fajnie jest właśnie, że to ma takie swoje własne oświetlenie w postaci latarenek, co nie? Ja tutaj chyba nie będę na tej górce nic wyrastał, bo to nie ma sensu. Zresztą zobaczcie, no takie... No to bym powiedział, że jest taka granica tej dolinki, co nie? Tak się tutaj to zwęża. No dobra, słuchajcie, w każdym bądź razie w tej chwili tak to się prezentuje. No nie, no jest genialnie. Ścieżki oczywiście zostały poszarpane, tak jak już to mówiłem. Tutaj mapę przygotowałem również. I to jest tak naprawdę, słuchajcie, chyba... Tyle, jeśli chodzi o takie kwestie zewnętrza, które się, że tak powiem, będą powtarzać. Dobra, ale teraz słuchajcie. Co mamy jeszcze? Pojawiły się chyba trzy nowe budynki. A mianowicie, mamy tutaj studnię. Mamy domek wieśniaków bez profesji w założeniu. No i takie można powiedzieć skarbników wioski. Będę wam przedstawiał każde wnętrze. I mamy również domek rymarzy. Tak się prezentuje. Proszę was bardzo. Tego nie było w poprzednim odcinku. To dobudowałem. Bo uznałem, że... W ogóle wiecie co, muszę wam wytłumaczyć coś. Chciałem pierwotnie, żeby ten domek był domkiem wieśniaków bez profesji, ale... Jest jakiś dziwny bug, przez który wieśniaki bez profesji nie potrafią przejść przez takie drzwi. Po prostu się bugują, co nie? O tak na przykład chcą podejść do drzwi i... Tak się liczyło przy drzwiach, co nie? O tak, nie? Coś mniej więcej takiego się dzieje. Nie wiem, z czym to jest związane absolutnie, ale wymyśliłem sobie taki mechanizm, że... Tutaj na noc zamykały się te żelazne drzwi, że wiecie. Bo wieśniaki generalnie kładą się spać na chwilę przed tak naprawdę zapadnięciem takiej mocnej nocy, prawda? I tak na dobrą sprawę, to mają czas, żeby wejść do tego domku, zanim drzwi się zamkną, w wyniku mechanizmu, który tutaj działa za pomocą tych paneli, prawda? No i wiem, że te panele nie wyglądają jakoś dobrze, bardzo dobrze na tym dachu, ale wiecie co? Musiałem to zrobić, no po prostu...
no chciałem mieć kilka wieśniaków bez profesji. Dlaczego? Z tego prostego względu, że niestety wieśniaki w tej wiosce czasem mi giną, bo wolno chodzą, prawda? One są na wolności, dlatego mi czasem tutaj niestety giną. Więc postanowiłem, że niestety chyba to będzie konieczna kwestia, prawda? Żeby tutaj po prostu przygotować jakiś domek z wieśniakami bez profesji, który mógłby potencjalnie zająć, że tak powiem, załóg jakiegoś wieśniaka, który zginie, prawda? Obecnie nie wiem, jak się sprawa będzie miała z tym ginięciem wieśniaków, bo oświetliłem troszeczkę to wszystko, nie? Więc zobaczymy. Może nie będzie już tak źle. Oby. Mam nadzieję, że będzie już mniej ginąć wieśniaków. Jeśli chodzi o wygląd z zewnątrz, to poza tym się chyba nic więcej nie zmieniło, jeśli chodzi o domki. Dalej jest tak samo. Właśnie tutaj jeszcze wam powiem, że chyba to już mówiłem, ale powtórzę się w takim razie. Tutaj w 1.20 oczywiście będzie wielmot przywiązany. Dobra, słuchajcie. Nie, z zewnątrz się zmieniło jeszcze kilka rzeczy, ale to po drodze będę prezentował po kolei. Dobra, te dwa domki wam już przedstawiłem. Domek rymarzy, tutaj mamy studnię, tutaj domek wieśniaków bez profesji. Dobra, kolejny domeczek to jest domek bibliotekarzy. I tutaj, bardzo mi się podobają te domki, słuchajcie, poświęciłem na nie dużo czasu i naprawdę uważam, że wnętrza mi się udały. Chociaż raz. Tak się prezentuje domek bibliotekarzy. Jakieś obrazy, książki, lekterny, oczywiście jako stacje robocze. I tutaj genialny pomysł od Rakina, no czyli takie półeczki na książki puste. Stworzone z bloków krosna. No po prostu wygląda to genialnie. Wygląda to genialnie. One są oczywiście tak odwrócone, wiecie, bo tu chyba jest przód tego krosna i wiecie, z wszystkich innych stron jest taka tekstura. No i wygląda to świetnie. Rakit podobnie mi podpowiedział. Zagrajmy PL bo Rakit. Obczajcie sobie jego kanał. Naprawdę fajne ciekawostki robi, jeśli ktoś do tego momentu dotrwał. Dobra. Śmigamy dalej. Tu widzę, że wieśniaki się już zbierają w centrum wioski. No spoko. Ale ja przejdę dalej, tędy. Okej, okay, mamy domek alchemików. Ja bardzo go lubię. To świetny ten domek wyszedł. Nie podobał mi się w ogóle z zewnątrz, prawdę powiedziawszy, jak go stworzyłem, ale we wnętrzu to kurde, ten dom mnie z powrotem odkupił. Mamy tutaj taki statyw, można powiedzieć, czy taką, nie wiem. Takie miejsce, w którym wiszą różne miksturki. Tak to wygląda, zobaczcie, jakieś tutaj, nie wiem, butelkę z ekspem, to jest chyba instant health, tutaj mamy odporność na ogień, no generalnie przeróżne, prawda? Tutaj mamy statywy alchemiczne na takim podejście, to mi się bardzo podoba. I mamy takie dwie skrzynki przeznaczone na puste butelki i wodę. A tutaj są kociołki. Troszeczkę wypełniony wodą, a ten chyba... Tak, też, ten też nie w pełni wypełniony wodą. No i takie genialne sztandary, które sobie podpatrzyłem z YouTube'a, prawda? Z miksturką. Ale to nie jest wszystko w tym domku, ponieważ tutaj widzicie, że mamy taki symbol grzyba. I to generalnie prowadzi mnie do miejsca, w którym przechowuję grzyba, którego zaskrobałem z sufitu w swojej szkole. Żartuję oczywiście, ale... W mojej szkole jest grzyb na suficie, więc nawet w jednym miejscu sufit się zawalił. No cóż, moja szkoła troszeczkę biedna. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, przechodzimy do tego miejsca i to jest piwnica na swój sposób, w której ci wieśniacy, ci alchemicy przechowują i uprawiają brodawki, grzyby, jak widzicie, tutaj jest troszeczkę ich i na przykład, nie wiem, takie świeczki, które troszeczkę tu oświetlenia dają, jakaś pajęczyna jest pojedyncza, prawda, że to sugeruje, że troszeczkę jakieś tu pająki łażą. I tak to wygląda, słuchajcie, myślę, że całkiem ładnie. Tu jakiś redstone oczywiście, no bo korzystają z redstone w swoich, znaczy w swoich manizmach. No w ogóle się korzysta w alchemii, no i w sumie sprzedają też redstone, co nie? Więc akurat uważam, że redstone tutaj się znajdzie idealnie. No i wygląda super według mnie. Taka piwnica. Tak wygląda ta piwnica. Dobra. Jeżeli chodzi o domek rolnika, to domek rolnika wygląda tak, zobaczcie. Tutaj mamy takie statywy zrobione z piorunochronów i na nich doniczki. I w doniczkach są różne roślinki. Tu mamy akurat paproć i uschnięty krzaczek. Tak to wygląda. Myślę, że bardzo fajnie zresztą. Myślę, że naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że zagrajmy.pl ukośnik Rakit też mi to podpowiedział, nie? Żeby coś takiego zrobić. Ogólnie powiem tak. Dużo pomysłów tutaj ja, na wiele pomysłów ja tutaj wpadłem w tych budowlach, ale Rakit je udoskonalał, więc można powiedzieć, że mi podpowiadał. No doceniam mega pomoc, naprawdę. I był jeszcze Haku, pamiętam, który też mi troszeczkę rzeczy podpowiedział, ale to chyba nie akurat wiosce, tylko na ruinach, więc potem do tego przejdę. Chyba Haku coś na mi podpowiedział, tak, podpowiedział mi coś, nawet pamiętam co, więc wam chętnie powiem. Ale tak to się w tej chwili prezentuje, to jest domek rolnika, no jest taki skoruniutki, ale myślę, że całkiem przyjemny, zobaczcie, różne tutaj roślinki sobie są. Mamy motykę na takim stoliczku i nasiona, myślę, że całkiem przyjemny domek. Bardziej myślę, że interesujące są kwestie przed domkiem rolnika, albo obok domku rolnika, czyli tutaj zobaczcie, koń szkielec, ciekawostek, bo... Latałem sobie generalnie w poszukiwaniu jakiegoś konia, prawda? Musiałem sobie sprawdzić tu jakiegoś konia, który by taki był, pasowałby do klimatu sawany, czyli wiecie, najlepiej takiego jakiegoś centkowanego brązowego. Ale ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że tam gdzieś był koń szkielet, czyli najwidoczniej jak kiedyś latałem podczas burzy w okolicach, co nie? To wygenerował się tam skeleton trap po prostu, prawda? Ale mam duże FPS-y na 12 czanków render dystansu, co jest? Może bo nie mam opery odpalone jeszcze w tle, ej kurde, to miałoby sens, bluzia. To miałoby bardzo duży sens.
Dobra, ale wracając, bo na streamach ma mało FPS-u z 12 oczankami. Ale wracając. Ten koń, no powiem tak. Chciałbym sobie sprowadzić, bo uważam, że jest jednak mimo wszystko ciekawostką, fajną. Dobra, tutaj mamy takie pole uprawne. Coś staram się wyzwać mniej więcej na tym, co się generuje w wioskach wieśniaków i myślę, że nawet mi się to udało. Bardzo ładnie to się prezentuje, bardzo sympatycznie. I tu mamy genialną sprawę, no kurde, tu mamy stracha na wróble, który udał się, myślę, świetnie. Oczywiście tutaj są nici ustawione, żebym mógł sobie ustawić taką czapeczkę z dywanów. To jest, nie jest mój pomysł, chyba gdzieś tam widziałem te w jakimś odcinku, czy tam, nie wiem... Wydaje mi się, że na brodatych widziałem już zastosowanie czegoś takiego, tylko że w... Jak to się nazywało? W takim, wiecie, parasolu na plaży. I postanowiłem, że tutaj to wykorzystam, on naprawdę dobrze wygląda, prawda? Uważam, że akurat strach na wróble wyszedł super, naprawdę ładne. Naprawdę ładne. I to jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą część wioski. Dobra, widzę, że już wieśniaki idą spać. Zresztą wiecie co, sprawdziłem, czy te wieśniaki dobrze śpią, bo one strasznie się bagują, wiecie, naprawdę. One sobie przypisują w ogóle nie swoje łóżka, czasem nie swoje stacje robocze, giną często, więc ja nie wiem, o co tu chodzi. Staram się, żeby, właśnie wiecie, zanim nagrałem ten odcinek, to troszeczkę tutaj uporządkowałem sprawę z wieśniakami, w sensie wiecie, postarałem się tutaj rozmnożyć je troszeczkę, bo poginęło mi ich niestety, poprzepisywać im odpowiednie łóżka, stacje robocze, chyba w tej chwili opanowałem troszeczkę sytuację. Ale i tak poszedłem się kimnąć, żeby żadne moby się tu nie pojawiły, bo jak będę spał często, to znaczy, że nie będzie po prostu ryzyka, że wieśniaki mi tu zginą, prawda? Więc kimnijmy się szybciutko i kontynuuję przedstawianie bazy. Dobra, wyjdźmy sobie na zewnątrz. I już wam pokazuję, co dalej tutaj się zmieniło. Dobra, tutaj na wprost mamy domek łuczarza. I domek łuczarza, tak no... Co on tu robił? No bo ja wiem. I domek łuczarza, tak na dobrą sprawę, wygląda w ten sposób. No, tutaj w ogóle zobaczcie. No, ale jaja. Domek łuczarza wygląda w ten sposób i uważam, że wygląda ładnie. Ładnie kurde się udał, zobaczcie. Tutaj z ciekawostek, zobaczcie, to są głowy mobów na noteblokach. A co będzie w 1.19? Możliwość używania dźwięków mobów za pomocą, możliwość odtworzenia dźwięków mobów za pomocą noteblocka, więc będzie to funkcjonalne w 1.20, powiedziałem chyba w 1.19, w 1.20 oczywiście. I tutaj taki mój pomysł z powieszoną głową smoka, co nie? A wiecie, dlaczego dodałem głowy mobów? Bo no, kojarzy mi się mimo wszystko łuczarz troszeczkę z jakimś łowiectwem, wiecie, z polowaniem. Więc postanowiłem coś takiego zrobić. Tu mam po jednej stronie łuk, po drugiej kuszę. Czyli takie typowe rzeczy dla łuczarza, prawda? Takie typowe rzeczy dla łuczarza. Kołczam ze strzałami nigdzie nie dawałem. Uznałem, że nie wiem, gdzieś tutaj może być, wiecie, zawieszony na tym. Tutaj też w sumie łuk jest swoją drogą, ale no dobra, już trudno, nie? Już trudno. No i tak to wygląda. Tu jakieś oczywiście obrazy. W większości domków są obrazy, bo one fajnie spełniają takie ściany puste. No i nasz pan łuczarz tutaj sobie rozmawia z panem... z panem zbrojmistrzem. Dobra, dalej. Domek kamieniarzy. Kamieniarzy, czyli domeczek, w którym tak naprawdę, no spory domek, zobaczcie. Dwóch kamieniarzy mieszka, ale nie jest on jakiś bardzo... Nie jest on jakoś bardzo dobrze zagospodarowany, muszę przyznać, zobaczcie. No ale nie wygląda też źle. Mamy coś takiego, mamy taki stolik, na którym, no taką taśmę produkcyjną, jakby na której, wiecie, tworzą się różne wyroby, na przykład tutaj z, można powiedzieć, bo generalnie tutaj mam takie, że tak powiem, jeszcze nieprzetworzone surowce na zewnątrz, prawda, które oni sobie mogą przenieść tutaj, no może nie z dripstone'a, bo z niego nie ma wyrobów, ale wiecie o co chodzi, taka jest koncepcja. I oni sobie mogą przynosić te itemki tutaj do środka i, je przerabiać. Na przykład tutaj zobaczcie, mamy gładki dioryt, na zewnątrz jest surowy dioryt. Tutaj mamy gładki granit, tutaj gdzieś jest też surowy granit, więc tak to wygląda, słuchajcie. Naprawdę myślę fajnie. Tutaj mamy jakieś cegiełki, jakiś tutaj, to jest chyba rzeźbiony kamień. Tam też jest kamień, więc słuchajcie, naprawdę fajna sprawa, myślę. Tak to wygląda mniej więcej. Też jakieś obrazy na ścianach, łóżka, no i tyle w sumie, z grubsza. Dobra, przechodzimy do kolejnej części wioski, czyli bardziej w tym kierunku. W tym kierunku mamy domek wszystkich kowali, zbrojmistrzy, wiecie, jakichś zajmujących się bronią i tak dalej. Ogólnie tak, mamy tutaj pośrodku taką zbroję żelazną, która myślę wygląda bardzo, bardzo ładnie, naprawdę mi się podoba. Mamy troszeczkę narzędzi tak ustawione na takich, można powiedzieć, stołach, prawda? I tak na dobrą sprawę to jest z grubsza tyle z designu, ale zobaczcie, że jeszcze tutaj mamy jakieś sztandary, takie w kształcie młota, próbowałem... Nie wiem, bardzo mi pasowało zrobienie właśnie takiego sztandaru z miksturką tam w domu alchemików i tutaj w domu kowali też mi pasowało bardzo zrobienie takiego sztandaru, więc uznałem, że będzie to naprawdę fajna koncepcja. Jak coś, to ja sobie to zaczerpnąłem z YouTube'a, jeśli byście się zastanawiali, skąd ja tak naprawdę wziąłem ten wzorek. Właśnie z YouTube'a. Tak patrzę sobie, bo ten sufit jest naprawdę krzywy i troszeczkę mi się to nie podoba. No ale już trudno, nie będę tego zmieniał, no, zobaczcie, nie jest źle. Nie jest źle według mnie.
No, powiedzmy, że nie jest źle. Tak patrzę, bo zobaczcie, bo to jest troszeczkę dziwny design tego domku. Tutaj jest takie, że tak powiem, taka półeczka, na której mam, na której jest takie małe jeziorko lawy, bo generalnie w domkach kowali coś takiego generuje, prawda? No i tutaj taki zegar uznałem, że nam. Nie no, myślę, że jest gitara, nie będę już nic zmieniał tutaj, bo to ten tak wygląda przyzwoicie. Bo troszeczkę jest asymetryczny, no ale to trudno już, nie? To już trudno. Dobra, i to z grubsza tyle z domku kowala. Właśnie, tutaj jest wyznaczone miejsce na kuźnię, w której będą oczywiście, w której będzie taka wystawa zbroi z każdym trimem w Minecraft. Mam zamiar wszystkie trimy zdobyć i je tutaj wyeksponować. Wiem, że to sporo czasu mi zajmie, ale uwierzcie mi, będę robił na streamach, może na odcinkach będziemy poszukiwać trimów, więc w ten sposób będzie to robione. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy tutaj osła przywiązanego do linki. Myślę, że wygląda całkiem fajnie, zobaczcie. Myślę, że wygląda tutaj całkiem fajnie, nadaje troszkę klimatu. Będzie tam na przykład, wiecie, na samym końcu tamtej wioski jest koń szkielet, będzie po drodze jeszcze wielmo od pośrodku, no i tutaj będzie ten osioł. Myślę, że całkiem fajne. Dobra, domek rybaka, który częściowo zrobiłem w poprzednim odcinku, już wam to pokazywałem, więc nie będę tego mówił. I tutaj w środku zrobiłem tak naprawdę coś takiego. Musiałem to odgrodzić ogólnie, bo wieśniaki na to właziły, czy tam jakieś inne moby, nie wiem co to właściwie na to właziło, ale wydaje mi się, że wieśniaki i uszkadzały jaja żółwia. No, zdobyłem je sobie i tak je odgrodziłem, co nie, żeby nie było tu żadnego problemu. A po drugiej stronie mamy ogórki morskie, no i tutaj w sumie odgrodziłem tylko dlatego, żeby było symetrycznie, prawda? No i mamy jakieś różne tutaj rzeczy związane, mogą być z rybakami, z rybactwem, ewentualnie z jakimiś, wiecie, podróżami nad morzem. Tak to wygląda, myślę, że całkiem fajnie. Mamy na przykład jakiś tutaj, to jest blok pieczonych glonów chyba, tutaj muszę Nautilusa, no i jakieś ryby, więc myślę, że całkiem fajna sprawa. Dobra, kontynuując, powstało jeziorko wraz z mostem. I teraz tak, tutaj pływają sobie żabki w tym jeziorku i one się nazywają Narrator, tutaj mam jeszcze jedną Eugeniusz, generalnie musiałem sobie je przywiązać, bo zdałem sobie sprawę, że żaby spierdzielają niestety, wiecie, jak się ich nie przywiąże. I właśnie, czy nie spierdzieliła mi ta żaba? Nie, jest. Generalnie, o tutaj mam Ireneusza Juniora z ciekawostek, bo Ireneusz normalny mi się gdzieś zapodział albo zginął, nie wiem. I tutaj też kolejny pomysł od Rakida, czyli zatopiona łódka. Świetna sprawa. I chyba Rakid też podsunął imię Narrator. Nie wiem w sumie dlaczego tak jest, ale no niech będzie, prawda? Uznałem, że nie będę protestował. Mam jakieś ogórki morskie jako oświetlenie w tym jeziorku. Spływają sobie tu jeszcze łososie, tak to wygląda. No i tutaj taki fajny mostek, który myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Udał mi się nawet, nie? Te piorunochrony jako oświetlenie w ogóle są genialne, jak dla mnie. I mamy takie jeszcze bzy, plus troszeczkę kamieni, to jest też pomysł od Rakida, bzy i te kamienie. Więc myślę, że to jest bardzo fajna kwestia. Trzcina to mój pomysł, ale myślę, że ładnie to się prezentuje, nie? Ładne jeziorko wyszło. No i most tak się, tak wygląda generalnie. Myślę, że całkiem ładne. I tutaj mamy taki ogródeczek, to już wam chyba mówiłem na poprzednim odcinku, że coś takiego miałem zamiar zrobić. Taki ogródeczek tu powstał. Bardzo, że tak powiem, kolorowy. Tutaj w 1.20 postawię sobie wiśnie i pewnie troszeczkę płatków wiśniowych rozrzucę tutaj, nie? W sensie wiecie, no te płatki kwiatów wiśni rozrzucę. Żeby to ładnie wyglądało. No tutaj gdzie jestem blok dyrta, pewnie posadzę sobie właśnie wiśnie. Żeby to dodało uroku. Dobra, przechodząc dalej, to tak naprawdę jest chyba tyle, słuchajcie, z kwestii nowych budowli, zmian kosmetycznych i tak dalej. Myślę, że naprawdę udało się to. No i oczywiście tutaj widzicie, że mnóstwo jest wyrośniętych tych drzew, naprawdę one wyglądają klimatycznie, myślę, no kurde, super robota, naprawdę jestem zadowolony. No i dobra, słuchajcie, coś zupełnie nowego, coś czego zupełnie jeszcze nie widzieliście, jeśli nie byliście na streamach, czyli ruiny. Ludzie, uważałem, że to będzie łatwy projekt, że szybciutki przyjemny, przyjemny na pewno był, ale że szybciutki, to troszeczkę się pomyliłem, wiecie? To troszeczkę się z tym pomyliłem. Ale tak ogólnie, no to myślę, że słuchajcie, udał mi się ten projekt, naprawdę. Udał mi się. W ogóle to przesunął chyba to sobie troszeczkę, bo to zasłania oko tutaj smoka. No ale w sumie to... To może tak zrobię, wiecie, że pojedynczo... Ja wiem, że nawet nie wiecie za bardzo jeszcze co to jest, ale... Zaraz wam wszystko wytłumaczę tutaj. A może o tak zrobię? Nie wiem, bo generalnie ja nie lubię za bardzo zasłaniać tutaj elementów tego posągu, co nie? Ale dobra, zrobię chyba już tak, zostawię, nie będę kombinował. Też jak usunę, pewnie to ten drugi piasek to będzie widać lepiej, nie? Bo tak zasłania troszeczkę mu oko. No, ale wiecie co, nie, zostawię w sumie, bo to będzie wyglądać najgorzej, myślę. No, zostawię to. A co? To mogę przesunąć z powrotem tu i git. Dobra, już wam tłumaczę, co się dzieje. Projekt, który myślałem, że zajmie mi dość krótko, a jednak zajął mi naprawdę długo. Naprawdę długo. No chyba zajmą mi w sumie dwa pełne dni streamów plus... znaczy dwa pełne dni, no... w sumie mogę chyba powiedzieć, że z 12 godzin streamów, no jakoś tak, plus jeszcze kilka godzin siedzenia samemu, bo ja tego smoka budowałem bez streama jak coś. Dobra, co się tu dzieje w tych ruinach? Powinienem wam wytłumaczyć generalnie historię tych ruin najpierw, zanim tutaj przejdziemy do nich.
Bo ja sobie tutaj taką historię skomponowałem, ale tutaj oczywiście nadpomnę, że każdy może sobie skomponować własną historię. To właśnie jest genialne w tej budowli według mnie, w tym projekcie. Słuchajcie, krótka historia tej wioski. Według mnie istniało tutaj plemię, które trudniło się rolnictwem, wiedziało jak się dostać do Endu i przechowywało skarb wewnątrz takiej, można powiedzieć, świątyni. I skarbem był beacon, który dawał energię całej wiosce, żeby na przykład oświetlać latarenki, który pozwalał właśnie je rozświetlać i w ogóle pozwalał czerpać siłę wszystkim osadnikom, prawda? Wszystkim tym, którzy mieszkali w tej wiosce. No i oczywiście jakieś tam złoto jeszcze też w ramach skarbu było, prawda? No niestety, w pewnej chwili, po wielu latach sielanki, że tak powiem, napadli na nich zbójcy, prawda? Wszystkich powybijali w tej wiosce. Wszystkich powybijali zbójcy, ale jak próbowali dostać się do skarbca, to tak naprawdę uaktywnia się klątwa. Po prostu duchy przodków z tej, można powiedzieć, na swój sposób piramidy, świątyni, wyszły i wszyscy wyparowali. Wszyscy najeźdźcy wyparowali. Oprócz, oczywiście, przywódcy najazdu, który tutaj jest. Który jest właśnie tutaj. Zasypany w gruzach. Zaraz wam go przedstawię konkretnie. Słuchajcie, to jest pokrótce historia tej wioski. Myślę, że naprawdę fajna. Ale jak mówię, każdy może sobie opowiedzieć swoją. I tutaj nadpomnę, że będą jeszcze dzbanki w 1.20, jak już wyjdzie. Dobra, zaczynamy. Zacznę chyba od tego, co jest najbliżej. W ogóle dobra, jeszcze zanim zacznę przedstawiać, to zauważcie, że tutaj wszędzie jest piasek rozsypany po tej strukturze, jako taka ozdoba, co ma sugerować, że wiecie, że to zostało zasypane w jakimś stopniu, ja to potem odkopałem, co nie? Właśnie to ma to sugerować. No dobra. Dlatego to leży też w takim wgłębieniu, prawda? W zagłębieniu terenu. Tu w ogóle rozwaliłem dużą trawę. No dobra, już trudno. Trudno, po prostu trudno. Nie będę już z tym nic zrobił. Słuchajcie, pierwsza budowla, którą zbudowałem, dobra, zacznę od tej głównej. To jest smok. To jest, można powiedzieć, taki posąg smoka na swój sposób, który służył za skarbiec. I co my tu mamy? Ogólnie na początku klipu mogliście już zauważyć, że jak się podchodzi, to... O kurde, ja mam 100% dźwięku. O kurde, ale ja nie zauważyłem, przepraszam. Ogólnie tak się tu podchodzi, to możecie zauważyć faktycznie, że... No, że jest taki system detekcji właśnie, można powiedzieć, intruzów. No i to ma na swój sposób odstraszyć troszeczkę, prawda? I sugerować właśnie, że tu są, przebywają dalej te duchy. I dobra, to są generalnie czaszki osób, które się wycofywały tutaj do tej świątyni, bo uznały, że tutaj będzie bezpiecznie. A to są, można powiedzieć, pozostałości po obrońcach tej wioski, prawda? Którzy próbowali się tu obronić. No niestety nie udało im się to do końca. Niestety się to nie udało, ale klątwa sięgnęła, można powiedzieć, na jeźdźców, prawda? Tych, którzy atakowali tę wioskę. To jest pomysł Rakida, jak coś mówię, tego nie mówiłem, ale to jest pomysł Rakida z tym beaconem, tak samo z tym złotem w skarbcu. Pomysłem Rakida jeszcze było wysypanie piachu na dachach, uważam, że wygląda to świetnie. Czy jeszcze jakiś pomysł Rakida był? Wydaje mi się, że powiedziałem o najważniejszych rzeczach, ale pewnie coś mi umknęło, więc no może sobie jeszcze przypomnę po drodze. Posąg, który wygląda w ten sposób, uważam, że mi wyszedł epicko, bo wygląda bardzo złowrogo, wiecie? Wygląda to bardzo złowrogo i o to mi właśnie chodziło, żeby to wyglądało złowrogo, żeby... No, widać było, że coś tutaj, wiecie, że lepiej się nie zbliża do tej struktury. O to mi właśnie chodziło, żeby osiągnąć taki efekt. No i uważam, że prezentuje się to naprawdę wybornie. Po prostu się to prezentuje wybornie. No, ja jestem fanem po prostu tej budowli, no jest mega. Jest mega. Oczywiście zauważcie, że wszystko tutaj jest tak pouszkadzane, właśnie to są takie ruiny, o to chodziło, żeby to były ruiny. No i są oczywiście w nich pajęczyny. Tak to się prezentuje, słuchajcie, z drugiej strony, żebyście mogli jeszcze zobaczyć. No, myślę, że wyszło mi to naprawdę fajnie. Oczywiście, tam na dole są shriekery, prawda, które reagują na dźwięk. I od tyłu, o ile dobrze pamiętam, to ja sobie to wyłożyłem wełno, żeby właśnie nie dały, żeby nie mogły mnie właśnie wykryć shriekery. Żeby tylko, wiecie, jakby ktoś szedł od przodu, to mogły wyczuć shriekery. W sensie sensor mógłby wyczuć, wiecie, i wysłać wibracje do shriekerów, żeby one potem krzyknęły. Dobra, i tak to w tej chwili wygląda. Mamy główną strukturę z głowy. Okej, okay, tutaj po prawej, druga najciekawsza według mnie rzecz, czyli taki dom zawalony. I tutaj dom z ciekawostek, uważam, że mogę sobie tutaj dopowiedzieć też kawałeczek historii, że ten dom sobie był normalny, prawda, to był dom mieszkalny, ale przywódca najazdu, który tutaj wchodził do tego domu, podczas gdy jego ludzie już zaczynali tak naprawdę zdobywać skarbiec, czy tam wiecie, tą świątynię, można powiedzieć, no to on tutaj, można powiedzieć, dopuścił się niezbyt miłego czynu, czyli po prostu zabił mieszkańca tego domu, prawda? W tamtej chwili właśnie uaktywniła się klątwa, jak już wszyscy zginęli w tej chwili, prawda? On zabił ostatnią osobę w tej wiosce. Zabił ostatnią osobę w tej wiosce, która się tu ukrywała. Wtedy uaktywniła się klątwa, prawda? Duchy przodków zareagowały. Zabiły wszystkich oprócz jego, bo jego spotkał los gorszy. Czyli po prostu
tak naprawdę został zamieniony w żywego trupa i zawalił się na niego dach. No i to jest mniej więcej moja geneza tego tutaj, można powiedzieć, gagatka. Nazwałem go Dziadyga, no bo uznałem, że to będzie odpowiednia nazwa, tym bardziej, że miał być taki zombiaczek ogólnie z ciekawostek w miejscu handlu, który miałby mi wybijać wieśniaków, jakbym chciał sobie zmniejszyć cenę, ale uznałem, że nie będę się już z tym pierdzielił, bo i tak mogę mieć Hero of the Village w każdej chwili dzięki mojej farmie najazdów, no i to nie miałoby trochę sensu, więc odpuściłem sobie. No i postanowiłem, że tak go nazwę Dziadyga właśnie, co nie? Za to, że no nie dopuścił się, za to, że nie był zbyt szlachetną osobą. No i zobaczcie, no tutaj są jakieś jest oświetlenie, w ogóle jak budowałem te ruiny, może wam powinienem jeszcze powiedzieć. Najpierw budowałem całą strukturę i później robiłem jakieś uszkodzenia. Tak samo tutaj zbudowałem pełny dach i dopiero później go obniżyłem, w sensie wiecie, zawaliłem go tak jakby. I uważam, że to był dobry pomysł, bo naprawdę to sprawia wrażenie, że to wszystko się tutaj zrujnowało, prawda? To jest właśnie fajne. No i to jest grubsza tyle z tego domeczku, nie? Tak wygląda. Więc tą oczywiście tu stosowałem, bo uważam, że to może być mega fajna konotacja do tego, że starożytni mieszkający w tej osadzie byli w stanie przenosić się do Endu, jakoś po prostu do niego, że tak powiem, podróżować. No i fajną koncepcję sobie też wytoczyłem, że możliwe, że potomkowie, że wieśniacy, którzy mieszkają w tej wiosce, to są potomkowie po prostu starożytni, którzy zamieszkiwali te budynki. Dobra, kolejna konstrukcja, która jest tutaj po lewej, to jest, można powiedzieć, wieża strażnicza. No i zobaczcie, tu jest, o Jezu, jak ja się namoczyłem z budową tego. Pierwszy raz chyba budowałem, słuchajcie, coś w poprzek. Poprzek, czy nie wiem, jakby to powiedzieć, coś przewróconego. Ludzie, to było naprawdę trudne, bo generalnie zbudowałem najpierw całą wieżę tutaj i dopiero potem postanowiłem, znaczy nie, zbudowałem całą wieżę, potem odwzorowałem kawałeczek tej wieży o tutaj i musiałem to potem rozwalić, wiecie, to uszkodziłem potem kawałeczek wieży i musiałem odwzorować to wszystko na tej głównej wieży, czyli wiecie, usunąć tą część, którą przeniosłem tutaj, bo to generalnie moja koncepcja była taka, że w pewnej chwili oderwał się szczyt tej wieży i odleciał tutaj, prawda, i runął. No i myślę, że nawet efekt mi się udał, bo zobaczcie, widać faktycznie, że na przykład w tym miejscu, zobaczcie, zostało dużo bloków, no i tutaj brakuje dużo bloków, więc uważam, że słuchajcie, prezentuje się to idealnie. Starałem się to kropka w kropkę otworzyć i chyba mi się to w miarę udało. Znaczy ja powiem tak, ja myślę, że i tak tu jest dużo błędów, ale wygląda to myślę w miarę dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ogólnie w całej wiosce są takie pajęczyny, które sugerują, że to wszystko jest już bardzo stare. Wiecie co, ja poszedłem się kimnąć, bo jak mówię, nie chcę za bardzo, żeby tutaj wieśniaki, żeby były jakieś problemy z wieśniakami po prostu, nie? W nocy, jakby jakiś tutaj zombiak przyrazł, nie daj Bóg, no to by było. Ja się szybciutko kimnę, no pozwól mi się kimnąć, dziękuję. I przechodzimy do dalszej prezentacji. Generalnie tu już będę powoli kończył odcinek, bo zostały mi chyba jeszcze dwa budynki do prezentacji. A następny odcinek, to już możecie spodziewać go, zakładam, że w środę od razu, słuchajcie. W środę, czyli w dniu wydania 1.20. O kurde, będzie się działo, ludzie, będzie się działo. Dobra, ale wracając do prezentacji mojej, to jest tak wieża i chyba zresztą już powiedziałem o niej wszystko, wiecie? Nie, jeszcze nie powiedziałem o niej wszystkiego, jeszcze jedna ważna rzecz. Tak w ogóle wygląda to, zobaczcie, tak w ogóle to wygląda. Możecie sobie porównać, tutaj jest taki wzorek i tutaj na tej wieży możecie zobaczyć, że jest podobny wzorek, co nie? Więc ja sobie to starałem się to jakoś przenieść. Problem w tym, że nie można ustawić takich bloków jak na przykład rzeźbiony piaskowiec w poprzek. No ale to już trudno, co nie? To już trudno, jak samo schodów, nie? Nie można postawić w niektóry sposób. Ale to już trudno się mówi. Myślę, że i tak całkiem ładnie to się prezentuje i nawet można się nabrać przez moment, nie? Że to faktycznie jest połowa tej wieży, że to jest kawałeczek tej wieży. No uważam, że generalnie wyszło mi to. Uważam, że mi to wyszło. No prezentuje się to fajnie. Tu w ogóle jakiś piasek taki dziwnie wysypany, ale nie, no w sumie niech będzie. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy... O Jezu, jak to zarosło, nie chciałem, żeby to tak było zakryte. Tutaj mamy takie miejsce, w którym można powiedzieć, że spoczywa... strażnik, który na wieży przebywał podczas momentu, w którym zaatakowano tę wioskę. On został zabity brutalnie, prawda, bo po prostu ktoś się wspiął na tą wieżę i go zabił. No i można powiedzieć, że jego pozostałości z biegiem lat po prostu, wiecie, no leżały na tej wieży, ale jak wieża się zawaliła, no to poleciały po prostu razem z wieżą, prawda. I tutaj uważam, że genialnym motywem jest kozi róg, na który ja wpadłem akurat, żeby tutaj kozi róg gnać, prawda. No, bo on generalnie mógł mieć taki kozi róg do ostrzegania właśnie reszty wioski przed najazdem. Więc myślę, że bardzo fajna kwestia. Bardzo fajna kwestia, która nadaje bez wątpienia klimatu. No i na przykład jakieś latarenki widzimy, które mogły być wcześniej na szczycie wieży, prawda? Ale poleciały razem z wieżą, no i leżą już tutaj, prawda? Leżą już tutaj. I to jest tak naprawdę tyle z wieży. No i tu widzicie jeszcze w ogóle jakieś pojedyncze bloki, które leżą obok tej wieży. I to są bloki, które się posypały po prostu podczas gdy wieża leciała, prawda? Więc myślę, że naprawdę fajny motyw. Dobra, jeśli chodzi o dalsze rzeczy, no tutaj możecie, właśnie o tych już mówiłem chyba tu strażnikach poległych, tak? Chyba o nich już wspominałem. No, o nich już chyba wspominałem nawet. Tak, to już chyba wspominałem. No, tak, wspominałem już wcześniej o nich. Tylko tutaj widzę, że tak pozarastałem troszeczkę mążką kosną, a nie o to mi chodziło. Nie o to mi troszeczkę chodziło, no ale dobra.
No, ale dobra. Okej, słuchajcie. Dalsza rzecz, którą chciałem wam przedstawić. To jest oczywiście... można powiedzieć, domeczek, w którym mieszkali tak naprawdę strażnicy, słuchajcie, tej wioski. Było ich w sumie trzech, bo ja chciałem zaznaczyć, że to nie było plemię, które trudniło się wojaczką, a raczej pokojowym życiem, wiecie, dostatnim, spokojnym, w całej tej okolicy. Więc to nie byli agresywni mieszkańcy, no ale potrzebowali mimo wszystko jakiejś obrony, która no nie dała rady się za bardzo, nie sprawdziła się po prostu, nie? Ale ostatecznie klątwa tutaj, można powiedzieć, że... Jakby to ładnie powiedzieć, odbiła ich życie. Wiecie, no fajna geneza mi się tej wioski jest, kurde, naprawdę. Ciekawa historia, można sobie ułożyć. Oczywiście mówię, że to tylko jest moja wersja, wy możecie sobie ułożyć swoją własną. To jest moja wersja tej historii, tej wioski. Dobra, przejdźmy sobie, tu w ogóle piachu troszkę brakuje, nie sądzicie? Mogę potem przyjść dorzucić. Przejdźmy do tego domku. No i ten domek, tu w ogóle właśnie, podpowiedział mi Haku pomysł na taki symbol, nie pamiętam, jak on się nazywał, wiecie, ten symbol taki egipski. Czyli można powiedzieć, że taka lupa troszeczkę, nie? Z taką kreską na środku. Wiecie chyba, o co mi chodzi, nie? Wiecie chyba, o co mi chodzi. Taki symbol w starożytnym Egipcie, który był. No i uważał i pomyślałem sobie, że to dobry pomysł, więc sobie to odzorowałem tutaj. No i widać w miarę, że to jest to. Ale widać, że to coś miało być, prawda? Że to miał być jakiś kształt. Więc myślę, że wygląda to naprawdę ładnie. Wnętrze. Słuchajcie, tutaj leżą takie półpłytki i one generalnie, znaczy płytki naciskowe, i one generalnie mają sugerować to, że tutaj kiedyś stało łóżko, prawda? Tylko że została tak naprawdę jego resztka, niezbyt wiele. Tu mamy. Armolstena przysypanego piaskiem, to jest pomysł też od Rakina, genialny pomysł naprawdę. To jest tak nazwane przysypane zbroją, bo po prostu oczywiście strażnicy, którzy mieszkają tutaj, czyli właśnie tych dwóch strażników naziemnych, że tak powiem, i ten jeden na wieży, to on mieszkał na górze, wiecie, miał po prostu swoje zbroje na tych, że tak powiem, stojakach. No i tak naprawdę, zobaczcie, nie dałem tutaj żadnych elementów zbroi, no po prostu uznałem, że wiecie, że przecież mieli wyposażenie na sobie podczas gdy zginęli, więc no nie miałoby sensu, żebym tutaj umieszczał. No i też mam jakieś płytki naciskowe, zobaczcie, tutaj też armostenda i tak to wygląda. Dwupoziomowy domek, który prezentuje się, myślę, fajnie. No i ostatnia budowla jeszcze tutaj, czyli mamy taki podłużny domeczek troszeczkę. Domek, można powiedzieć, takich przeciętnych mieszkańców, takich farmerów troszeczkę. No i on jest taki podłużny, widzicie. I tutaj w tych czterech miejscach, czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery, kiedyś wyobraziłem sobie, że stały łóżka i tu mamy na przykład płytkę naciskową jedną. Tutaj mam, czekaj, no później, bo tu w pajęczynę wpadłem. Tu mam płytkę naciskową kolejną, o tu jeszcze jedną. No i tak to wygląda. Oczywiście tu będą jakieś dzbanki, pewnie W20, może tu po bokach ustawię, czy gdzieś indziej, zobaczę jeszcze. Przemyślę, jeśli chodzi o rozstawienie dzbanków konkretne, gdzie będę chciał je ustawić. A może tutaj pod oknami, zobaczcie tu, gdzie rzeźbione są. No, to by miało fajny sens. To by nawet miało fajny sens. Tylko tutaj w takim razie, zobaczcie, bo... tylko tu jest taki mały problem, ale w sumie nie, bo... Tak, w sumie chyba tutaj sobie zresztą umieszczę dzbanki, w tych miejscach właśnie. No. No to sobie to szybciutko usunę, pozwólcie. O, i będzie wgłębienie. Żebym oczywiście mógł sobie tu umieścić dzbanki, jak już będzie 1.20, prawda? Myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł. I z tyłu, słuchajcie, była taka jakby zagroda dla zwierząt. Tutaj wyobraziłem sobie, że krowy były. No i zobaczcie, tutaj leżą jakieś kości, które mogą sugerować, że tutaj krowy były, no i niekarmione po prostu zginęły, prawda? Nienakarmiane, jak nikt się nim nie zajmował. I tutaj mam jeszcze mega fajną koncepcję według mnie, czyli tak naprawdę takie wysknięte i już i tak naprawdę zniszczone już pole uprawne. Zobaczcie, tutaj można powiedzieć, że te bloki nawodnione, wiecie, takie typowe bloki, które są na roli w Minecraft, wiecie, takie bloki pola prawnego, które tworzy się za pomocą motyki, uznałem, że zmieniły się w błoto z biegiem czasu, po prostu były nawodnione, prawda, przez długi czas. Więc uznałem, że w błoto się zmieniło, a jak nikt się tym nie zajmował, to po prostu zostało błoto. No i tutaj stoi dalej woda, prawda? No i są półbloki, tak częściowo, tylko nie cało, nie wszystko zakryte, no bo oczywiście nadgryzione to jest zewem czasu wszystko. I tak na dobrą sprawę, słuchajcie, to jest tyle. Ale ruiny, słuchajcie, no jestem bardzo z nich zadowolony, no to jest genialny projekt, ja nie spodziewałem się, że to aż tak dobrze wyjdzie. Przeszczęśliwy jestem w ogóle z wszystkiego, co tutaj na razie powstało. Mówię, została kuźnia do zrobienia z takich projektów większych jeszcze w tej bazie, no ewentualnie dopieszczenie jakichś szczegółów, pokroju, wiecie, sprawdzenie wielbłąda, postawienie dzbanków, zrobienie wystawy triumfów, no to akurat większy projekt. No ale słuchajcie, to jakoś powinno pójść, myślę, to jakoś powinno pójść. I tak ogólnie, słuchajcie, to jest tyle, z czego chciałem wam dzisiaj pokazać. Nie wiem, ile odcinka wyszło, ale myślę, że może nawet z pół godziny. Kurde, dużo. Bardzo, bardzo dużo. Bo cały czas gadałem, wszystko wam przedstawiłem, ale będzie jeszcze jeden odcinek, słuchajcie, z prezentacji całej tej bazy. Wiecie, będzie magazyn prezentowany, domek.
Tutaj też te przepalarki, pewnie też już kuźnia jak powstanie. Wszystko tutaj też będzie dokładnie przedstawiane, myślę, w tej wiosce. I bardziej się rozgadam na pewno. Już nie boli gardło, słuchajcie. Więc będę kończył ten odcinek, jeszcze sobie tylko wezmę blok piasku tam, gdzie go miałem postawić. Bo tam mi pasowało jedno miejsce. I zakończę szybciutko ten odcineczek. I zaraz się zabieram za montowanie go. Ja to nagram generalnie w środę wieczorem, dla waszej informacji, bo w sobotę potencjalnie jadę do Krakowa. Na jeden dzień, nie na dłuższy wyjazd, na jeden dzień. Dobra, więc cyknę sobie tutaj coś takiego i będzie gitara. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za oglądanie. To było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że ruiny jak najbardziej was zainteresowały. No, słuchajcie, jak dla mnie jest to naprawdę mega projekt. Mega udany projekt, mega udana konstrukcja, można chyba tak powiedzieć. No super sprawa, po prostu super sprawa. No, udało mi się to, myślę, udało. Tu sobie tak jeszcze mogę dać, w sumie, o, elegancko. No dobra, słuchajcie, ja kończę, myślę, teraz ten odcineczek. To było na tyle. Życzę miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się zapewne już w środę, kiedy wyjdzie 1.20.